Witam i od razu odpowiadam bez żadnych wstępów. To bardzo ciekawe pytanie. Pan Radosław Szach, Anant, już 51 lat. Co już 50 lat szachy gra, panie Radosławie? A jeszcze nieźle gra. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Smysłow i Korczmarz również bardzo długo grali na wysokim poziomie. Kto jeszcze? Panie Piotrze, grał silnie po 50. Dziękuję, pozdrawiam. Karpow grał silnie, Lasker, Botwinnik do 50, no, Tal, Petrosjan, no ci wszyscy mistrzowie świata, którzy mieli grać w szachy. Kto jeszcze? Spaski, no. Pan Piotr Maniawski. A ze swej strony dołączyłbym koniecznie Laskera. Oczywiście, pan Radosław. Dziękuję, tak ma pan rację. Smysłow szczególnie mnie zadziwił, że był w stanie w starszym wieku grać w półfinale z Kasparowem mecz o Mistrzostwo Świata. No, przegrał finałowy mecz pretendentów. Miał 63 lata. Pan Piotr opowie coś o tym w kolejnym odpowiedziach na pytania, bo wiem tylko, że był i grał. No grał, no tam jeszcze było tak... To tak śmiesznie było, no, pierwszy mecz z Hibnerem, trochę tak szczęśliwie, nie pamiętam turnieju międzystrefowego, tego nie pamiętam. W każdym razie Smysłow tam awansował, to by miał lat 62 albo 1, potem miał mecz z Hibnerem, ten mecz z Hibnerem był słynny, że został zremisowany. I rzucono, znaczy zapuszczono ruletkę, nie rzucono kulkę, rzucono w ruletce. Nikogo nie pytając o zdanie, Smysłowowi przydzielono kolor czerwony, nie wiadomo dlaczego. Hibnerowi, też go nie pytając o zdanie, przydzielono w tej ruletce kolor czarny, przynajmniej by na czas losowania przemalowali na jakiś żółty i niebieski, albo niebieski i zielony, nie, żółty i niebieski by przemalowali. Ale tak Smysłowowi, to chyba na pewno nie ze względów politycznych mu ten czerwony przydzielono, a Hibnerowi na pewno nie ze względów politycznych ten czarny, w to nie uwierzę. No i wypadło zero, zielone. Żartowano, że potwierdziło to nierozstrzygnięty wynik meczu. Zakręcono jeszcze raz, wypadło czerwone, Smysłow awansował, nie było wtedy. Dogrywek. Po polsku mówimy dogrywka. Tu od razu powiem, dogrywka i wartościowanie, wartościowość. Po angielsku w słabo diagnostycznym języku jest tiebreak. 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 No i tu widzimy słabość tego języka, bo w jednym pojęciu, znaczy w jednym terminie są dwa pojęcia. Wartościowość, a znaczy tiebreak, tak znaczy, jakby to powiedzieć, rozcięcie związania, rozcięcie trzymania, rozdzielenie w dobrym tłumaczeniu, rozdzielenie, ale są dwa sposoby. Takie, że po prostu się liczy na podstawie tego, co jest, lub takie, że siadają i walczą. I to jest, ktoś mi zawsze pytał, słabość tego języka diagnostycznego. W szachach takich rzeczy jest więcej. No i wtedy nie było dogrywek, nie było a ma coś tam, tylko losowano. To trzeba powiedzieć, że taki mecz, o ile pamiętam, chyba Spaskiego z Adorianem, a tam jeszcze było, kto wygrał więcej partii czarnymi, czy ostatnią partię czarnymi, takie coś decydowało. Takie coś też decydowało przy równym wyniku meczu. Nie pamiętam dokładnie. Spaski Adorian. Adorian wybitny węgierski gracz. Portisz, Rybli, Adorian. Na tych trzech graczach, tych trzech graczy zatrzymało potęgę Związku Radzieckiego. Dwa razy. Dwa razy zatrzymało. Raz wygrali, raz przegrali wartościowością, czy pół punktem, nie pamiętam. Olimpiadę szachową. Tam mieli jeszcze trzech pomocników, którzy uzupełniali luki.
Portisch, Rybli, a Dorian w takiej kolejności grali. Wybitni teoretycy, wszyscy trzej. Także potem z tym właśnie Rybli miał grać Smysław drugą, ale tam robili takie rozgrywki różnego rodzaju, nie wiadomo, czy Kasparow twierdzi, że chcieli go wyeliminować. Rosjanie twierdzą, że nie chcieli meczu w USA. No to był ten okres tych olimpiad dwóch. To był ten okres, ten między w olimpiadzie dwóch olimpiad, taki co była awantura, więc to było i to. Potem Rosjanie poszli do Kanosy, zapłacili odszkodowanie. I Smysław dosyć spokojnie wybrał z Rybli. Kasparow wygrał z Korcznojem, no i grany. A Smysław dzielnie walczył. Dzielnie walczył z Kasparowem. Ale różnica przewagi już była. Pan Piotr Maniawski. To prawda, ten finał w 1983 roku, 42 lata różnicy wieku, niesamowite, jak pięknie grał w półfinale z Ryblem. Dla mnie największy kozak to był Korcznoj. Przez tyle lat aktywny, bojowy, mocny. No był. Ale potem był taki turniej w Szwajcarii. Nawet zaglądałem w swojej gazecie wczoraj czy przedwczoraj. Na 6 dwukołowy turniej zajął Korcznoj ostatnie miejsce. I znowu pan Piotr. Albo to są oni to sobie we dwóch odpowiadają. A nie, do pan Radosław. Albo oni sobie odpowiadają. Tak, Wiktor Korcznoj to klasa sama w sobie. Myślę, że nie ma nikogo, kto by powiedział, że nie jest jednym z najwybitniejszych, którym nie dane było lub nie dozwolono być mistrzem świata. No jednym z wybitnych, no i najwybitniejszy był jeden, panie Radosławie, co by nie mówić, z punktu widzenia gramatycznego oczywiście. Flor był, Keres, Fajn, było trochę, co było śmieszniej. Fajn i Flor to byli zawodowcy. No nasz Akiba Wielki Rubinstein. Lecimy dalej. Pan Edward Mazurski. O! Z anglojęzycznych stron szachowych można dowiedzieć się, że Firuzja przeciwko Anandowi grał wariant Kmocha. Był taki Kmoch. Napisał książkę z Tartakowerem. Między innymi taki austriacki dziennikarz. To chyba to jest typowy wariant na zaskoczenie. No nie, no wariant jest taki sobie, no. Aczkolwiek tam niektórych tych przeciwko gońcowi na B7, jeżeli czarny stawiają gońce na B7, to w obronie Niemcowicza można tak grać. Florian Georgiou, stosując ten wariant, ograł na Olimpiadzie Szachowej w Hawaniu w 1966 roku Roberta Fischera. Inna sprawa, że Rumun zagrał debiut rozważniej aniżeli 16-latek. Pozdrawiam. No, Fischer miał problemy z Rumunami. Miał problemy z Rumunami. No bo Rumuni też mieli niektóre debiuty opanowane w sposób fantastyczny. Oni też grali na przykład z Heveninchen. Było tych rumuńskich szachistów kilku dobrych. Bułgarzy byli dobrze. Lecimy dalej. O! Pan Radosław. Panie Piotrze, szukając informacji o Weselu Smysłowi, natrafiłem na taki mecz weterani kontra Amazonki. Nie był jeden mecz, oni co rok sobie grali przez jakiś czas. Ja nawet pisałem o tym w gazecie, w którym drużyna słynnych szachistów starszego pokolenia spotkała się z drużyną czołowych szachistek świata. Portisch, Hort, Korcznoj, Smysław, Spaski przeciwko Xiejun, mistrzyni świata, Ciburdańcy, Kramling, Chin, Galiamowa. Galiamowa i Kramling do tej pory grają. Mecz zakończył się ogromnym zwycięstwem weteranów 30,5-19,5. Doskonale widać, że arcymistrz nigdy nie przestaje być arcymistrzem. Jeśli pan wie coś o tym meczu, to proszę powiedzieć więcej. Dziękuję i pozdrawiam. No to takie mecze towarzyskie były. Ich było kilka meczów, przez kilka lat grali, był sponsor. Służył promocji
młodych pań, żeby coś zarobiły, no i tych starszych arcymistrzów, ale to jeszcze były w tamtym tysiącleciu, bo Portisz przyjechał do Warszawy, a tak naprawdę do Zegrza, na Mistrzostwa Europy, bo one były w Zegrzu, a chociaż tam się zobaczy, że nawet mieszkali w dwóch hotelach Zegrza, w Zegrzu, nad jeziorem, nad Zalewem Zegrzyńskim. To w literaturze zobaczymy Warszawa, 2005 rok, to tam grali w tym Zegrzu. To w biuletynie podali tylko ranking, chyba datę urodzenia Portisza. Ten pan, który przygotowywał prezentację uczestników, nie potrafił nic napisać. Oszczędzę wstydu. Nie podam nazwiska. Także no, a coś dziwnego, że oni ogrywali. No byli tak doświadczeni, no co by mówić, no szachy kobiece są inne. Szachy sobiece, tam niepotrzebnie grała, a chociaż Żuczen też się kwalifikowała, Galiamowa, no to były wybitne szachistki. Czy Burdanice też była mistrzynią świata, Chen była raz Galiamowa, była wicemistrzynią, więc to nie były byle. Tam jeszcze Joseliani grywała, pan Piotr Maniawski. Panie Piotrze, konkretne pytanie, jaką strategię obrać, gdy przeciwnik ustawia białymi kamienną ścianę? Trzeba obrócić szachownicę. Gdy przeciwnik ustawia białymi kamienną ścianę, po pierwsze można mu zrobić dowcip i ustawić czarnymi kamienną ścianę. Jeżeli ktoś ustawia kamienną ścianę, to chce grać skąd gry? W stylu między innymi Wiktora Korcznoja. To jest pierwsza koncepcja. Ustawić mu, jeżeli by się udało gdzieś wymienić białopolowego gońca, to byłoby jeszcze lepiej, gdyby go się udało wymienić. Białopolowego gońca przerzucamy w kamiennej ścianie tak. Przerzucamy gońca białopolowego. Więc to pierwsze, co można zrobić temu przeciwnikowi. A tak naprawdę, drugie, co można mu zrobić w tej kamiennej ścianie, no ustawię sobie kamienną ścianę. Stajemy na czarnych. Stajemy na czarnych i szykujemy E5. Ale to nie od razu. Nie od razu, bo to takie jest psychologiczne podejście, że on czeka, że my się na niego rzucimy. On czeka, że my się na niego rzucimy. A my się musimy najpierw odczekać, aż on straci czujność, że chce my się na niego rzucić i zanim się, jak już będzie myślał, że już się nie chcemy na niego rzucić, to wtedy szykujemy to E5. Wtedy szykujemy to E5. No, trzeba rozbić barierę pionową. Jest bariera pionowa. Jest bariera pionowa i trzeba ją rozbić. To najprostsza wypowiedź, no bo to lecimy dalej. Pan Grzegorz. Dzień dobry. Tak, to ja pytałem o ten wariant. Nazywa się wariant Kmocha. No tak. Pan Janek. Panie Piotrze, na Chess24 pojawił się artykuł o historii szachów autorstwa Andrzeja Tirychowa. Co pan sądzi o jego autorze? Nic, no. A gdzie on tam? Co można mieszkać? O Singapurczyku myśleć. Pierwszy raz słyszę oczywiście imię i nazwisko. Co mogę, nic nie mogę sądzić. Oraz o samym artykule. No artykuł tak jak te inne. Niestety. Pełen błędów. Co ja poradzę na to, że artykuły są pełne błędów? Pełen niezgodności. Z tych błędów skupię się na jednym. Skupił się na jednym podstawowym błędzie. Nie ma tam ani słowa o smysłowie. Tak jak myśmy tu mówili o smysłowie, tak w tamtym artykule nie ma o smysłowie, nie ma o wielu innych wybitnych szachistach, ale jest o Artemiowie, ale jest bardzo dużo
o współpracowniku HES-24. Świdlerze, no zresztą wybitnym szachiście. No jest o tym reklama tego Berlińczyka też jest, no. Panie Janku, no. Sporo błędów, aczkolwiek jak pan spojrzy, tam widziałem 5 czy 6 komentarzy pełne zachwytu. Komentarze pełne zachwytu. Powycinane fragmenty z Wikipedii czy z czegoś, czy z jakichś innych tekstów. Sklecone, bez ładu i składu, dołożona polityka, nie wiadomo po co. Popełnione dzieło lepsze niż szczera historia w Polsce autorstwa Marcina Furdyna. No, podobny poziom. Podobny poziom niekompetencji. Braku zrozumienia o tym, co się pisze. No, panu Marcinowi tam wykazano błędy, między innymi o olimpiadzie w 1939 roku, bo ja zrobił dezinformację symulacyjną. Podokładał sobie pewne rzeczy, bo nie wiedział. Nie wiedział tam w czasie tej olimpiady, przecież nie grano. Nie grano. Nie pamiętam dokładnie z kim, ale generalnie Czechosłowacja, Austria i Niemcy nie grały z Polską, Francją i z Anglią. Więc te Niemcy nas wyprzedzili o pół punktu bez bezpośredniego pojedynku i bez tych spotkań. To nie wiadomo, dla kogo to było korzystniejsze. Chyba nawet dla Polski było korzystniejsze, bo generalnie Niemcy, Austria i Czechosłowacja to były lepsze, silniejsze reprezentacje miały niż Polska, Anglia i Francja. Więc na tym nasi być może ciut zyskali, ale to takie gadanie. No jak się takich rzeczy nie wie, to znaczy, że się nie wie, o czym pisze. No to znaczy, że coś tam usłyszałem, co będę mówić. To jest pan z salonu 42. Jest HES-24 i salon 24. No i wszystko jasne. Także to jest to 24. Gdzieś tam widziałem, że on sobie napisał, że w wolnych chwilach gra w szach. No to w wolnych chwilach napisał. No co mogę mówić? Panie Janku, no pan ode mnie wymaga. A ten, co też w tym u nas był napisane na tym, w tej mojej ulubionej gazecie, to też było takie. Pozdrawiam. I ciekawy jestem, czy HES-24 popełni też jakieś dziełko o szachach WUSA, jak przedstawi Fischera i spółkę. No tak zwykle, no należy się spodziewać, że równie niekompetentnie, równie tendencyjnie i równie reklamowo. No HES-24 to jest nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy port, serwer szachowy. Im się wydawało, że tak ludzie poprzychodzą sami z siebie. Zdecydowanie, no do Czeskomu nie ma szans na razie dogonić. Przegrywa z Lichesem. Z Lichesem, na którym z początku w ogóle nie było silnych zawodników, nie było żadnych nazwisk. A z Lichesem przegrywa. Im się o te dwie panienice, co tam nadawały. Jak ktoś mi mówił, HES.com jest na 500. miejscu w Google i zbiera pieniądze za reklamy. I zbiera pieniądze na reklamy, nie zbiera. No nie zbiera pieniędzy za reklamy. Teraz tam jakieś większościowe pakiety zakupił Carlsen, ale on się takim rzeczami nie przejmuje. To jest kropla w morzu pieniędzy, które zarabia. To jest wizytówką eksportową swojego kraju. Magnus Carlsen. Także on się takimi głupotami nie przejmuje. HES-24. Źle sobie dobiera, zresztą HES.com też źle dobiera. Tam tych, to szczególnie widać na rosyjskojęzycznym. Na rosyjskojęzycznym. Zresztą tam kolejni Rosjanie tam przestają na tym HES.comie z nimi współpracować. Kiedyś Szipow się zdenerwował, nawet coś powiedział, że dla nich coś robił, nie będzie robił. Pan Rak? Production.
Szkoda, że dziś mały osób gra w szachy. To pan chyba tak tłumaczył to na polski. Pan Mateo, 650 milionów jest zarejestrowanych. Dziękuję, panie Mateo. Widocznie 650, panie Mateo, to jest mało. Mogłoby być więcej, gdy pan dopisał jeszcze 2 zera, panie Mateo. A może i 3. Pan Piotr Maniawski. Panie Piotrze, oczywiście, że pan nie napisał, tylko powiedział. Panie Piotrze, no to jest drobiazg. To jest drobiazg. To już taki nawyk naszych czasów. Więcej się pisze niż mówi. No ja akurat teraz nie piszę. Dzięki temu mogę więcej przekazać. Mówię szybciej, gdybym te materiały opracowywał, to bym zrobił 1/10 tego. To z Rysoczkiem to wyczytałem z książki o Petrosianie. Podobno on tak mawiał. Odzwierciedla to jego tendencję do bezpiecznej gry. Być może. Być może Petrosian miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Zresztą Korcznoj też. Korcznoj w swojej książce opisuje, że miał jedną babkę Polkę. Mówił po polsku. Modlił się po polsku, prowadzała go do katolickiego kościoła. Petrosian miał bardzo ciężkie dzieciństwo, no i jeszcze go pokarało. No, tak się zaryzykuje twierdzenie. Trudną żoną, która ponoć przez kilka lat rządziła związkiem szachowym. Związkiem szachowym radzieckim ponoć. No i tu łatwo zrozumiemy wyczyn żony Tala w 1974 roku w Lublinie. Widocznie te też się pewnie czuła i też pewnie była, plotka krąży, że była jak żona Pawła Jasienicy, a nawet więcej. Czy on bezpiecznie grał? Panie Piotrze, no tam było tak, że Petrosian mógł zostać mistrzem świata w 1963 roku, a kiedy już grał dobrze? No musiał odczekać. Musiał puścić tam. Musiał odczekać, to co będę mówił. To po co miał się wysilać? To po co miał sprzedawać punkty? Znaczy nie tyle punkty, to źle się wyraziłem, miał sprzedawać ideę. Auerbach, swoje G5, ja o tym mówiłem, w ataku marszala 18 lat trzymał w szufladzie. 18 lat trzymał. I co? No i Smysław miał ze swoich idei się wyprztykać. A Spaski ile czekał, panie Piotrze? A Korcznoj się nie doczekał. A Geller się nie doczekał. Stein zmarł w 1973 roku w drodze na Mistrzostwa Europy do BAF. Wszyscy byli potencjalni mistrzowie świata. Keres nie mógł być z innych przyczyn. Pan Piotr Maniawski. O, pan Piotr przybił. O, pan Tymo, to już Ząbek mi tu pomaga. Dzień dobry, czy chodziło panu o Iwana Sokowa? Cieszę się, panie Tymoteuszu, że w tych Włochach, co tam się trup ścielił gęsto, pan przeżył, zdrowia życzę i się cieszę, że pan się odezwał w tych Włoszech. Tak, chodziło mi o Iwana Sokołowa. On doskonale w tej chwili komentuje. On komentuje nie bez komputera, jakoś go nie biorą. Jeszcze rok, dwa komentował, teraz go nie biorą. Nie wiem, może medialny nie był, może chciał dostać uczciwe pieniądze za swoją pracę. Ci komentatorzy dostają marne pieniądze. Marne pieniądze za grosze. Moderniści chętnie się na te grosze rzucają. Także chodziło mu o Iwana Sokołowa. Tak, Iwan Sokołow był wtedy Holendrem. Najlepszym holenderskim zawodnikiem, albo drugim, nie pamiętam. Bo tam jeszcze innym Holendrem był Tiviakov. I kilka razy był mistrzem Holandii Tiviakov, ten od skandynawskiej i od przyspieszonego smoka, ten Tiviakov. I
W ostatniej chwili Sokołow zastąpił tam kogoś w turnieju. W tym szachowym Australian Open, czy tam na Flushing Meadow. Mam rodzinę na Flushingu. W tej rodzinie mam, najbliższą rodzinę mam na Flushingu. I rodzina nie wie, że tam są korty, od lat tam mieszka. Że tam są turnieje na tym Flushingu. I przynajmniej trzech Murzynów mam w najbliższej rodzinie na Flushingu. Także bardzo lubię Murzynów. Co tu chciałem powiedzieć? No i ten Sokołow zagrał w pierwszej rundzie z Kasparowem i wygrał. Kasparow co najmniej pół roku wcześniej żądał składu uczestników turnieju, w których grał. Co najmniej pół roku wcześniej. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś mu to przygotowywał, albo on sam, ale ponieważ on był taki, jaki był, więc ktoś mu to przygotowywał. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet ustawiano numery startowe dla Kasparowa wcześniej. Żeby to przygotowanie było połowiczne. Nie trzeba było się przerabiać białymi i czarnymi. Także dziękuję, panie Tymoteuszu. Pan Piotr Maniawski. Czytałem kiedyś wywiad z Larsenem, opowiadał m.in. o talu. Rzucanie figurami, kompletne szaleństwo tego określenia. Podobno talowi najtrudniej grało się z korszeniem, bo według Larsena korsz liczył warianty nawet lepiej niż tal. Panie Piotrze, zgadzam się. Mi to kiedyś mówił Jan Adamski. Jasio Adamski, pozdrawiam cię, mistrzu Janie. Mistrz Jan mówił to chyba w roku 76 już. Tak. Rzeczywiście, Korsznoj liczył lepiej, a poza tym Korsznoj miał niezwykłą umiejętność obrony. Tu mówimy, że Petrosian się bronił. Korsznoj brał pionka i go trzymał. Brał pionka i za tego pionka gotów był zginąć śmiercią męczeńską. Jakie mi się udało. Maciusiu, zapisuj sobie, wieszę nad monitorem. I no potrafił. Potrafił. No liczył warianty. Mało tego, miał bardzo zły bilans. Zły bilans miał z Korsznojem. Także to nie tylko Larsen wiedział. Zresztą panowie się też nie bardzo lubili. Nie wiem zupełnie dlaczego. Obaj tacy mili, sympatyczni. Pan Piotr Maniawski. Larsen jeszcze mówił o rewanżowym meczu Talbot-Finik, że Botwinik w tym meczu dzielił szachownicę na małe kwadraty, aby figury Tala nie mogły się rozegrać. Ciekawe są takie uwagi wybitnych szachistów. Panie Piotrze, przecież mógł zastosować taktykę Korsznoja, no. Ja na przykład, tu mamy w naszych turniejach, pan Michał na motocyklu, ja myślałem, że to na rowerze. Pan Michał z motocyklem, jeszcze tam parę innych osób, ale on jest taki najbardziej charakterystyczny. On grywa ostro, a ponieważ ja stary jestem, nie umiem liczyć wariantów. Więc wysuszam grę. Wysuszam, panie Piotrze, i jak uda mi się wysuszyć i nie zagapić, to wygrywam. A jak nie uda mi się wysuszyć i zrobi się jakaś zawierucha, to mnie panowie, szczególnie z panem Michałem, tak tłuką i matują, panie Piotrze, że to... Chociaż ja przecież nigdy nie przegrywam. To, o czym ja mówię. Bo widzi pan, panie Piotrze, sklerozę mam, zapomniałem, że nigdy nie przegrywam. Pan Mateo. Partia dwóch królów życia. Który wielki szachista ma najciekawszą biografię z punktu hedonistycznego podróże? Kobiety, pieniądze. Ze współczesnych to palmy pierwszeństwa mogą walczyć Shirov z Gryszczukiem. Shirov z Gryszczukiem mogą walczyć o palmę
pierwszeństwa ze współczesnych. Teraz szachiści dużo. Kiedyś podobno Capablanca. Pani Mateo, no to wie pan tak. Jakby to panu powiedzieć. Aż się boję powiedzieć. No dobra. Szachiści grają w turnieju. I w turnieju takim gra kilka kobiet. To i na te kobiety nie zwracają generalnie uwagi. O czym z nimi porozmawiają? Szachach. Szachiści grają w turnieju. Też jeszcze szachiści są gorsi od brydżystów. Jest taki kongres w Sławie. Jest kongres w Sławie. Na to się czeka cały rok. Jest na początku lipca. W pierwszym tygodniu lipca jest ten kongres brydżowy w Sławie. Jest taka miejscowość Sława nad jeziorem. I tam mają turniej o 10, o 15, o 20. Grają trzy turnieje i jeszcze w nocy grają. Czasem coś zjedzą. I tak przez 9 dni. A szachiści mogą jeszcze więcej. Co oni będą z kobietami rozmawiali? Także to natomiast panie Mateo, tego się tak nie opisuje. No. A mnie to, szczerze mówiąc, ja powiem panu, panie Mateo, że mnie te historie żyć prywatnych dużo mniej interesują. Mniej mi interesują też poglądy polityczne. Tam mnie ktoś pytał, który z radzieckich arcymistrzów świata był najbardziej czerwony. No to tak ciężko powiedzieć, bo to mało danych jest. Mało danych, bo to Karpow się afiszował, Botwinnik się afiszował, a Kasparow w wieku 18 lat, ledwo skończył 18 lat, został członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, co ujawnił, jak to się ładnie mówi, ujawnił Anatol Karpow w książce Moja siostra Kajsa. Także to, co to będzie musiał, a Kotow, Auerbach, Baturyński, Krogius, Dus, Ilin Żenewski, no cóż, no będziemy mówić, no. Także panie Mateo, nic, odpowiem jeszcze tu parę pytań z wczoraj, bo i wczoraj były pytania. I lecimy. I mam prośbę, bo tutaj pan Michał pytał, czy skomentuję partię. Ja nie komentuję partii granych w internecie. Nie komentuję partii szybkich. Tam mi się jedno pomyliło. Ostatnio Karpowa z Kasparowem. Także bardzo się cieszę, że w turnieju zagrało 100 osób. Tam może nie wszyscy zagrali, ale ponad 80 osób zagrało w turnieju, bo kilka się zapisało. Tu pan Franciszek pyta, czy dodam do klubu, jak dodam do klubu, czy doda mnie pan do klubu. Panie Franciszku, i do wszystkich mówię. Z Lychesem jest tak, że Lyches mi nawet pokazuje, dlaczego niektórych panów, nie, to nie dotyczy pana, panie Franciszku. Pan sobie przypomni, co pan nabroił na Lychesie, że ten Lyches nie chce pana dołączyć i tak dalej. No może pan grać tam, ja pana nie blokowałem na Lychesie, natomiast w poprzednim turnieju chciał zagrać pan, o którym Lyches pisał na czerwono, że posługuje się programem komputerowym. Nie ma. Czemu Lychez tak brzydko tym panu napisał? A panie Franciszku, pan zrobi rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i pan założy nowe konto. Coś Lychez do pana ma. Ja nie mam pamięci. Natomiast w czasie turnieju nie mam czasu dopisywać do klubu. Do klubu się turniej trwa. O, tu na przykład Ninja zasubskrybował mój kanał. Ja nie mam czasu, nie mogę może. Wczoraj ostatnio grałem turniej, grałem gorzej. 7 punktów to taki
w miarę przyzwoity wynik, ale grałem gorzej, bo za bardzo patrzyłem tu, a oprócz tego rozwiązywałem problemy techniczne transmisji. Ja, proszę Państwa, sam obsługuję transmisję na dwa komputery, żeby mi się przydał trzeci i nie mogę. Do klubu można się zapisać przez cały tydzień. Ja jeszcze w poniedziałek o 15 dopisywałem do klubu. Także to tak proszę, Panie Franciszku, dał Pan se założy nowe konto na tym Lichesie. Panu Michałowi Wujowi odpowiadam, że nie komentuję partii granych tempem szybkim, ani w sieci. Po prostu mam taką zasadę. Czekają partie wygrane przez mistrzów świata. Na 31 lat mam zaplanowane po jednej dziennie. O narodowość cukertorta nie badałem sprawy. Tam był Tomek Lisowski, on coś pisał. Jednakże ja nie ze wszystkimi interpretacjami Tomka Lisowskiego. Tomku, pozdrawiam Cię, mój kolego klubowy, mój współpracowniku z Warszawskiego Związku Szachowego. Dwie kadencje byliśmy razem i w Komisji Młodzieżowej. Także nie ze wszystkimi jego interpretacjami się zgadzam. Mam trochę inne spojrzenie, no ale to normalne. Natomiast chcę powiedzieć, że Liches daje taką możliwość, że jeżeli ktoś pod jakimś przydomkiem, tu do pana Zdzisia też mówię, do pana Michała, że ktoś pod jakimś przydomkiem coś nabroi, napsoci, to zrobi dwa razy, pierwszy i ostatni. Następnym razem musi zmienić przydomek i na to nie ma siły. Nie trzeba go nigdzie zgłaszać. Nie trzeba go zgłaszać. Pan Grzegorz mówi, że Karpo w obronie Karokan poświęcił trzy pionki. Panie Grzegorzu, to pan to znajdzie. Ja mogę trafić przypadkiem, nie mam czasu na wyszukiwanie. Pan Bartosz jest zdziwiony, że przy tak małym rozwoju w debiucie mój przeciwnik sobie dobrze radził. No radził sobie dobrze, a potem w końcówce mu nie poszło. Pan Szuchu pytam, jaki mam stopień wojskowy. Bardzo chętnie odpowiem. Po promocji dostałem podporucznika, a w 85 powinienem dostać porucznika. Ale mi nie dano. I bo nie zagłosowałem w wyborach samorządowych w 85 roku. Takie były, co to... Pierwszy raz zrobili wybory, w kubki się z nami bawili, były kubki po dwóch, trzech kandydatów. Także taka była alternatywa wtedy. No i dowódca korpusu chyba powiedział, to na lotnisku na Bemowie powiedział, że... A nie, to nie dowódca, to zastępca do spraw politycznych. Teraz to się nazywa wychowawczych. Po II wojnie światowej to się nazywało polityczno-wychowawczych. Teraz jest do spraw wychowawczych. Wychowuje, jak wtedy był do spraw politycznych, że on daje wolną wolę w sprawie głosowania. Że można pójść głosować w mundurze albo po cywilnemu. Taki żarcik sobie strzelił. A po wyborach podziękował wszystkim, że wszyscy głosowali i że jest bardzo zadowolony. No okaz. Więc albo miał fałszywe dane, ale nie miał fałszywych danych, bo moje dokumenty poszły. Awans na porucznika. Ale nie wróciły. A potem się ciężko rozchorowałem. Aczkolwiek zdarzało mi się być kapitanem, ale na pytanie, kiedy byłem kapitanem, to mogę odpowiedzieć przy okazji. Następny turniej tu będzie. Turnieje są co poniedziałki, to wiadomo. T
Tu od razu mówię, bo tu pan Benny robi końcówki. Prosił, żeby pozdrowić panią Elę. Ja pozdrawiam. Mogę... Każdy z państwa może poprosić, żeby ten słynny youtuber Kaczorosiu pomachał rączką i pozdrowił. Nie ma w tym. Natomiast pana Zdzisia zachęcam, panie Zdzisiu, żeby pan grał radośnie, żeby pan tak nie przeżywał turniejów. Na pewno z pewnymi problemami sobie nie poradzimy, nie jesteśmy niezależni. Pan Mirek się niepotrzebnie przejmuje. No i pytanie, czy cukier tort był polski? Myślę tak, że można cukier torta. Proszę państwa, to były te czasy, kiedy byliśmy pod okupacją. Nie pod zaborami, bo zabory to jest złe słowo. Byliśmy pod okupacją niemiecką, rosyjską, austriacką. No to też niemiecką. Aha, już wiem, jakie pytanie. Już tam do tamtego tekstu o tego rosyjskiego. Co pan Janek pytał, pan Janku, dopowiadam, on tam Winawera uznał za przedstawiciela Rosji, chociaż napisał o nim polski Żyd. No, w ogóle pisanie takich tekstów, polski Żyd, nie jest potrzebne, że tak się wyrażę, no, bo co to ma za znaczenie, czy ktoś no, mieszka w Polsce, a może być różnej narodowości. Tu teraz do Polski też sporo osób przyjeżdża i to nie o to chodzi, dostają polskie obywatelstwo. Natomiast radzieccy specjaliści od szachów nigdy nie traktowali Winawera jako swojego. Oni mieli ciągoty mieli do Rubinsteina, no ale ten, co tam pisał po tym rosyjsku, to on tego nie wiedział. Winawera nigdy nie mieli ciągot, że on był rosyjski. Chociaż mieszkał pod ich okupacją, pod okupacją rosyjską. Do Rubinsteina mieli. Do Rubinsteina. I w tym artykule tam jeszcze wymienili Bogolubowa. A z tych historycznych nie słyszeli o Szumowie. No skąd mieli słyszeć? No, no jak pisze dyletant, który dostał zamówienie i pieniądze i nie znam nazwiska, ten z Singapuru. No to byle dużo. Stąd, tu z Wikipedii. I powstaje taki, no. Ale cukier torta bym traktował jako polskiego. O i weźmy takiego na przykład. Izaaka Singera. W języku idysz. Język idysz to taki jest ulepszony czy pogorszony niemiecki. Laureat Nagrody Nobla między innymi słyszałem w radiu sztukmistrza z Lublina, bo to było czytane. Polska Nagroda Nobla, nie Polska. No to takie dyskusje. Tu pan Benny ciekawą tezę, czy pozycja wyjściowa jest wygrana dla czarnych. Ja to mówię, my nie znamy oceny pozycji wyjściowej. Może być wygrana dla białych, może być remisowa, może być wygrana dla czarnych. My nie znamy. Natomiast są pozycje, w których białe wygrywają, są pozycje, w których czarne wygrywają i są pozycje, w których zaczynający przegrywa. Słynna pozycja Trabocchetto. Zaczynający przegrywa. Panie Benny. Szypow kiedyś mówił, że tyle obrazków pozycji na szachownicy jest, że gdybyśmy każdy chcieli zobaczyć przez sekundę, już nie mówiąc o pamiętaniu, to proszę sobie dopowiedzieć.
Tu pan Marek, pan mister Seruta, przepraszam, powiedział, że Carlsen grywa lewizny w partiach błyskawicznych ze słabszym ziemią. Tak, jego to bawi. Jego to bawi. A poza tym Carlsen w ogóle ma tendencję, że on nie grywa tasiemców, unika tasiemców. On lubi grać w szachy, ale ponieważ Carlsen nie grywa tasiemców, więc może od czasu do czasu spokojnie zagrać tasiemca, bo przeciwnik nie będzie przygotowany. Tu trochę mi się smutno zrobiło. Trochę mi się smutno zrobiło, że Państwo nie znacie tych elementarnych końcówek wieżowych. Tych przesuniętych w lewo. To trzeba oglądać, to trzeba mieć w małym palcu, bo tego się nie wymyśli. Tam są filmy. Zachęcam do obejrzenia od początku filmów o końcówkach pionkowych i o wieżowych. Zachęcam, bo to wyszło, olbrzymie braki wyszły wczoraj. Natomiast cieszę się, że Państwu się podoba to, czego się uczymy. Idea Retiego, idea finty. Finta to jeszcze raz mówię. To jak król idzie tu, a potem tu. Że idzie w jedną stronę i w drugą, to taki termin szermierki, ale nie tylko. To uczymy się podstawowych idei końcówek pionkowych. Skomplikowanych dopiero będziemy się uczyć. Uczyć. I jeszcze raz mówię, końcówki trzeba znać na pamięć. Sprawdzam, czy to ktoś, pan Piotr, czy pan Przemysław w międzyczasie nie napisali komentarza, bo to oni są tacy zdolni. Nie, ostatni komentarz pana Mateo. To i ja skończę, bo się zmęczyłem.